Kiedy mówimy, że ktoś ma wysoki poziom cukru we krwi, natychmiast kojarzymy to z poważną chorobą, jaką jest cukrzyca. Jednak jak się okazuje, ten stan znany szerzej jako hiperglikemia nie dotyczy jedynie diabetyków. Każdy z nas może odczuć negatywne skutki zbyt dużej ilości cukru we krwi, szczególnie po dużym posiłku lub zjedzeniu produktów o zbyt wysokiej zawartości cukru. Nieco podwyższony poziom cukru we krwi jest uważany za normalny, o ile jest tymczasowy, a wysoki poziom glukozy we krwi nie utrzymuje się przez wiele godzin. Bowiem jeśli tak się dzieje, zwykle wskazuje to na rozwój cukrzycy. W dzisiejszych czasach wiele osób spożywa znacznie większej ilości przetworzonej i sztucznej żywności niż kiedyś. Ta negatywna zmiana nawyków żywieniowych bezpośrednio wpływa na częstsze występowanie u osób wysokiego poziomu cukru we krwi i tak się niestety dzieje na całym świecie. Zastanawiacie się, jak możemy zapobiec temu procesowi? Dziś przygotowałam dla Państwa listę 6 naturalnych roślin, które pomogą w kontrolowaniu poziomu cukru we krwi. Liście guławy. Liście guławy są w stanie obniżyć poziom cukru we krwi. Badania przeprowadzone w Japonii wykazały, że liście guławy nie tylko obniżą w naszej krwi poziom cukru, ale pomogą również obniżyć zbyt wysoki poziom cholesterolu. Jednak by jednoznacznie potwierdzić tę teorię, należy wykonać więcej badań i testów. Roślina insulinowa. Mogliście jeszcze o niej nie słyszeć, ale istnieje roślina uważana za skuteczną w leczeniu cukrzycy, a nazywa się ją rośliną insulinową. Jej liście, oprócz tego, że świetnie radzą sobie z wysokim poziomem cukru we krwi, wykorzystywane są również do leczenia reumatyzmu, ropni i jako aktywator krążenia krwi. Oprócz kontrolowania poziomu cukru we krwi, roślina ta ma działanie moczopędne, przeciwdrobnoustrojowe, przeciwutleniające i działa antyrakowo. Liście jeżyny. Liście jeżyny spożywane regularnie, na przykład jako herbata, przez to, że są bogate w błonnik i przeciwutleniacze, pomogą w kontrolowaniu cukrzycy i wysokiego poziomu cukru we krwi. Gorzki melon. Nie wiem, czy kiedykolwiek o nim słyszeliście, ale gorzki melon, jak sama nazwa wskazuje, ma wyjątkowo gorzki smak, a jego kształt przypomina nieco pomarszczonego ogórka. Oprócz tego, że kontroluje poziom cukru we krwi, oczyszcza również wątrobę i chroni przed rakiem. Okra. Według badań przeprowadzonych przez jeden z brazylijskich uniwersytetów we współpracy z Instytutem Agronomicznym, okra ma właściwości obniżenia poziomu cholesterolu we krwi, tym samym zachowując odpowiedni poziom cukru. Z kolei research przeprowadzony w Chinach wykazał, że spożywanie okry sprzyja poprawie czynności nerek. Dobrym sposobem na wykorzystanie właściwości okry jest moczenie jej w wodzie, a następnie picie wywaru. Wszystko, co trzeba zrobić, to obciąć końce 4 paluszków, a następnie zostawić je przez noc w wodzie. Wypij wodę o poranku. Borówka. Czy wiedziałeś wcześniej, że przepyszne borówki skutecznie obniżają poziom cukru we krwi? Według badań przeprowadzonych na Uniwersytecie w Michigan, szczury karmione borówkami stopniowo, zaczynając od obniżenia poziomu trójglicerydów i cholesterolu, a następnie poziomu cukru we krwi, stawały się coraz zdrowsze. Co ciekawe, oprócz tego spalała się u nich tkanka tłuszczowa. Według naukowców taki efekt wynika z zawartości fitochemicznej borówek, która sprawia, że są niebieskie. Dziękuję za uwagę. Serdecznie zapraszam do lajkowania, komentowania i oglądania innych filmików projektu Natura oraz odwiedzenia naszego sklepu internetowego, gdzie znajdziecie wiele ciekawych, naturalnych i przydatnych produktów w atrakcyjnych cenach. Pozdrawiam ciepło i życzę dużo zdrowia!